3, 2, 1. Józef, witajcie, jestem DJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj odbierzemy sobie nagrody najprawdopodobniej za Elite 1, o ile mi się ta ranga utrzymała, co jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ nie miałem zbyt dużego zapasu, jeżeli chodzi o to. No i odbierzemy sobie oprócz tego paczkę za słapy, którą sobie otworzyłem. Paczkę 75 plus, nie, tam jakąś paczkę w każdym razie za słapy. Którą tu mam zachomikowaną, w zasadzie jeszcze nawet jej nie odebrałem, będziemy ją odbierali dzisiaj. Ale no cóż, przejdźmy sobie do odebrania do składu battle, bo się teraz przekonałem, czy się utrzymała Elita 1. Elita 1 się utrzymała, więc mamy to 30 tysięcy monet, 2 megapaczki rzadkich kart. Ja wiem, że tutaj jest mniej paczek niż za Elite 2, ale za to jest więcej końców, co mnie bardziej interesuje, ponieważ końce są dla mnie ważniejsze niż paczki. Bo jak wiadomo, z paczek najprawdopodobniej nic nam nie wpadnie, także przejdźmy sobie do sklepu. Tą paczkę za słapy odbierzemy sobie najprawdopodobniej na samym końcu. Na szarutkim końcu, ponieważ no, teraz wybieramy sobie paczki za jakieś tam wyzwania, na koniec będą właśnie, potem będą paczki za Elite 1 w Squad Battles, no i będą paczki oprócz tego właśnie takie za słabe. Także dzisiaj taki plan dosyć dziwny, ponieważ dawno nie odbieram nagród za Elite 1. Zobaczymy, czy się opłacało, czy nie tyle grindować, z drugiej strony robiłem te słapy, w związku z czym no to się samo nabijało i oprócz tego robiłem wyzwania o Amabiego. Tego Footies i Footies jeszcze jakąś tam kartę, nie pamiętam jaką, tyle ich teraz jest, że aż ciężko się połapać. W każdym razie zachęcam was serdecznie do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, ponieważ coraz częściej tych materiałów pojawia. W zasadzie codziennie się one pojawiały, zależy od której godziny, raz o 20, raz o 11, muszę to zmienić najprawdopodobniej na godzinę 16. Także większość materiałów będzie się pojawiała najprawdopodobniej o godzinie 16. Nie zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli trafimy z tej paczki Summer Stars, to ja będę naprawdę ukontentowany, ponieważ go potrzebuję do składu. A reszty zawodników tak naprawdę nie potrzebuję. Mamy tutaj sporo tych kart i tak się znałem, co z nimi zrobić. Czy zrobić by jakiegoś player picka, czy może jednak nie? Dobra, najwyżej będę żałował, na razie nie będę robił żadnego player picka. Zrobimy sobie najwyżej na koniec parę pików. Mamy jeszcze jedną paczkę z takim piłkarzem 75+, więc ją sobie teraz otwieramy. Zobaczymy, co będzie w środku. Oby coś dobrego, oby coś dobrego. Jej, proszę, ja tak dużo gram w tą grę. No ale jak widać, się to nie opłaca. Na moim koncie te szczęście po prostu go nie ma. Więc teraz tyle kolorowych kart do trafienia. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe. A ja trafię na duplikat. Nawet nie potrafię trafić karty, która nie jest duplikatem. No w związku z tym się odechciała grać, żebym się znowu podłączył. Fuck. Dobra, już jesteśmy po krótkiej przerwie, właściwie to nie było najprawdopodobniej żadnego cięcia, ponieważ no to było zbyt krótkie, żeby zrobić jakieś cięcie, nawet nie wiem, nawet cały czas mówiłem do was, więc może cięcia nie będzie, zobaczymy, jak to mi brat zmontuje, o ile mi w ogóle zmontuje, tak zobaczymy. No i cóż, liczymy na jakiś dobry traki, taki, który pozwoli nam zarobić. Jest Saul 84, więc good foda się przyda do robienia MFC Depaya, czy tudzież Ruda Hulita, albo Patryka Vieiry. Także dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jeżeli to oglądacie, co lepiej zrobić, czy Patryka Vieiry Optimus, czy Hulita Optimus do pary z Atalem 94. Także cóż, przechodzimy do kolejnej paczki. Zostały nam 3 paczki, tylko i wyłącznie 3 paczki, co jest bardzo słabe, ponieważ no Chciałoby się ich mieć jak najwięcej, no ale niestety, no to mówi samo przejście, Mamy Emila Forsberga, pogromcę naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. No, nieprzyjemnie wspominam tego zawodnika. Zobaczmy, jakie mamy paczki w sklepie. Mamy paczkę za 55 tysięcy, mamy paczkę za 25 tysięcy w sklepie, dlatego otwórzmy sobie najpierw tą słabszą, a potem otworzymy sobie tą lepszą, może akurat się zwróci. Chociaż żeby z tej paczki za 55 tysięcy się zwróciło, to naprawdę teraz jest niewiele kart, które gwarantują zwrot. Taki jest nawiązku, bo to mnie tylko takie paczki mnie interesują, które dają zwrot z nawiązką. Ponieważ inaczej się nie opłaca otwierać, no niestety. A takie paczki mamy za Elite 1. Za to są ekrany. Więc no, Dresz Michael 2,80 czwórki, ale to się nie opłaca, bo 55 tysięcy monet to się nie opłaca kupywać, ponieważ no się to nie zwróci niestety. Jak widzicie, Kolarów i Peter Schmeichel? Nie wiem. Szczerze, mam też mindfucka małego. Dobra, otwieram. 6 kart, 3 złote, 3 rzadkie.
Może tutaj chociaż jeden walkout. Jest walkout i to jest karta Team of the Season. Może jakiś Cristiano Ronaldo albo jakiś Manus, tak? Czy jak ona? Hanus, Manus. Manus, tak jest, mamy Manusa, Manusia. Więc na Manus trafia do zespołu. Okej, bo to jest karta Team of the Season, więc się przyda. Oprócz tego koła też, który raz jest ciebie trafią człowieku? Były piłkarz Liverpoolu. Ale no, niestety w Liverpoolu nie gra liga ataka sobie, w związku z czym, no, o, mamy kartę wymienną, więc ją sobie wystawimy teraz na licytację Mata. No, to była typowo taka paczka nasza fifowa. Dobra, ale jest jeden walkout, więc to przynajmniej uratowany dzisiejszy pack opening, bo wątpię, żeby z tych paczek było coś dobrego. A może akurat się trafi jakiś walkout jeszcze jeden. Jest walkout, okej, jest walkout, to jest karta... Niestety z Ligi Mistrzów. Urugwaj napastnik, nie S. O, więc to będzie karta 84. Więc całkiem spoko, ponieważ te karty myślę, że są coś warte. Nie ukrywam, że drugi walk w dzisiejszym odcinku jeszcze Buffon z Parmy, także to wszystko idzie sobie na listę transferową. Kontrakty sobie ewentualnie później posprzedaję. SN na SPO może być coś warty. Oprócz tego Anderson Taliska. To jest takie karty dość przyciemne. Ten herb cywilny prawdopodobnie kosztuje nic, także go sobie kliksujemy. I D. Smith kosztuje... Coś tam kosztuje, więc go sobie wystawimy za 200 końców. Może zejdzie, może nie, kto wie. Reszta idzie do klubu. No i zobaczymy, co będzie w tej paczce. Teraz moje kolejne otwieranie paczek. Teraz na moją paczkę. Zobaczymy, mamy teraz paczkę, mega paczkę rzadkich kart i zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś dobrego, może i da nam jeszcze jeden walkout. Dwa walkouty z rzędu, o proszę bardzo. Tylko to nie jest niestety karty Team of the Season, co to jest? Dania, S.O. Ej, to jest karta oceniona na 93, Christensen. Christensen, szkoda, że nie trafiliśmy go wcześniej. I szkoda, że to nie była inna flaga, bo gdyby to była inna flaga, to by było naprawdę zdecydowanie fajnie. Ej, dwa walkouty w jednej paczce. Zobaczcie, jakie walkouty. 93-89. Więc za sam Quixel dostanę parę końców. Oprócz tego mamy jeszcze Motorniczego, który się na pewno sprzeda. Steve Mondonda, Barella, Merino, Sidney, Sacco i po raz kolejny Herb Sevilla. Dobra, Herbu Sevilla nie będę tutaj zabierał. Także cyk. I to sobie bierzemy, cyk, do klubu. I przychodzimy do paczki ze swapy. Więc nie ma co ukrywać, więc tutaj nam są potrzebne trzy karty swaps, ale bierzemy sobie je wszystkie. No i zobaczymy co będzie w środku. Mamy Aleksandra Buksę. Wreszcie Polak dostał kartę specjalną. I ten moment, kiedy dostajesz kartę specjalną, a się okazuje, że ona jest kompletnie niegrywalna, bo to jest ta sama karta, co karta brązowa, tylko będzie do przepalania w SBC. Ale tak jak mówię, jest wreszcie Polak, który dostał kartę specjalną, więc no trzeba się i z tego cieszyć, bo niby małe rzeczy, a cieszą. Więc mamy trzeciego swapa odebranego. Przy okazji weźmiemy sobie może tego swapa z UCL. Tak się znam, resztę swapów nie wiem, czy będę kończył, bo ja zaczyna się rok szkolny i nie wiem, czy będę kończył te swapy, najprawdopodobniej nie. Bo akurat 31 sierpnia, czy tam 30 sierpnia wychodzi druga tura i w jeden dzień nie zdążę zrobić tyle swapów. Już się sprzedał nam najprawdopodobniej ten menedżer za 200 końców, zobaczymy. Tak jest, za 200 końców sprzedaliśmy tego menedżera, ale przy okazji sobie sprawdzimy tylko ile kosztuje Christensen. 30 tysięcy, więc to jest dobra informacja. Póki kosztuje, nic nie kosztuje. Ale te karty na pewno pójdą za jakąś kwotę, także mnie to bardzo cieszy. Przejdziemy sobie do wyzwań budowania składów. Także zobaczymy, co tutaj będzie wyzwanie budowania składów. Oczywiście mamy teraz zamianę. Nie, to będzie chyba taki jest w zamianie. I będzie paczka za 3 żetony. Za 2 żetony, czy za 3 żetony? Chyba to za 3 żetony sobie weźmiemy. Albo tą i tą. Tym, że tym się trafi tyle foderów, że ja będę zapchany. Nie, dobra. U mnie się cały klub zapcha, bo ja mam i tak dużo kart specjalnych w klubie. No fajnie by było trafić jakieś dobre walkouty tutaj na zdecydowanie. To będzie inna rzadkość. To będzie wymiana ikon 3, czy tam 4, czy tam 5, nie, 4 chyba to jest. Wymiana ikon 3.
Już nie mam to, czyli że to będzie zablokowane karty. Czyli że muszę też poszukać tak patologicznie, jeżeli karty niewymienne rosnąco. Poziom specjalny. Nie złote, specjalny. I tak, to będą te karty. Raz, dwa. A buksy sobie zostawimy na koniec. Buksy sobie zostawimy na koniec. Nie wymieniamy teraz tą paczkę na 84 plus razy 25, tak? Razy 20. Chciałbym to 25, bo to zawsze 5 karty, które mogłyby się przydać, ale to będą dobre fodery. To będą dobre fodery do zrobienia Memphisa Depaya i Ruda Hulita. Mam nadzieję, że to będą dobre fodery. Teraz liczymy na jakiś wysoki overall. Wysoki ten wiodący overall. Zobaczymy, co będzie w środku. Proszę jej, proszę jej. Jest walkout. Teraz jaka flaga? To będzie karta Team of the Season. Portugalia. Kurde, ale jest Ruben Dias. Jest Ruben Dias, to ocenione na 94. Już mi serce zabiło mocniej, bo gdyby to był Cristiano Ronaldo, to by naprawdę było bardzo fajnie, ale no niestety tak dobrze nie ma, tak dobrze nie ma. Mamy Rubena Diasa, mamy oprócz tego Somera, proszę, Somer. No Somera nie ma, ale zobaczcie, jakie to są wysokie overole. Ej, no parę wysokich overoli jest. Tego karty Team of the Season, dlatego naprawdę bardzo fajnie. Jarmołenko 94, Spinacola 93, no to nie są karty grywalne. Ale... No i Manus, mamy Manusia, naszego. Dobra, więc się trochę więc no troszeczkę tych kart nam tutaj pójdzie. Manus, no jest niewymienny, ale no generalnie paczka okej, okay, a taka okej, okay, bo czegoś więcej się spodziewaliśmy na pewno. Ale no cóż, nie ma co narzekać, tak cóż. Na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia wkrótce, standardowo oczywiście strzałeczka, trzymajcie się.